Ponieważ chcę tutaj podzielić się z wami o miłości Bożej. Byłem człowiekiem, który urodziłem się w rodzinie patologicznej w Brazylii. Mój tata, jako dobrym Polakiem, niestety tego przekleństwa, które jest w Polsce, tego pijaństwa, nie? Tego diabelska sprawa, pijaństwo po prostu. Wiemy, że Polska to jest kraj alkoholikiem. No i niestety mój tata, jako dobry Polak, alkoholikiem i z powodu alkoholu, przemocy i bardzo dużo przekleństwo w domu z powodu alkoholizmu. No i z tego, pośród tego wszystkiego, same przekleństwo, przemocy i tak dalej. No i syneczka najmłodszy, ja, droga tatusza zaczynał chodzić. Ale przede wszystkim droga przemocy i nienawiść. Ponieważ szatan pił w domu i chciał załatwiać wszyscy. Ale kochanie, ten czas, kiedy do 23 roku życia, kiedy żyłem niewolnika diabła, tak, do 23 roku życia żyłem dosłownie niewolnikiem diabła. Przez co? Przez grzechów różnych. Przez papierosy, narkotyki, wódka. Te wszystkie przekleństwa diabelskie, które szatan oszukuje ludzi, że to jest dobre. I się do tego droga, ale przede wszystkim droga przemocy. A z takim potworem byłem, że kiedy wystarczyło troszkę krzywy patrzeć z nami, jak się mówił w Polsce, już dostali po mordy. Bo serce było pełne nienawiść. Wiecie, patologia, patologia. Szatan nie żartuje być szatanem. Wiem, co mówię. Szatan nie żartuje być szatanem. On jest. I przyszedł, aby zniszczyć, zabić ludzi. Przez ludzi nałogów, głupota, picha, brudów, wykupów. Wygląda, że szatan zabrał od ludzi mózgu. Bo tak był ze mną. Wyglądało tak jak kapusta chodząca. Nie myśląca. Ale najważniejsze, kochany, pewnego dnia Duch Boży, Duch Święty dotykał mojego życia. Duch Święty, Pan Jezus Chrystus, przez Ewangelia, ludzie głosili mi Ewangelia. I kiedy ludzie głosili mi Ewangelia, ja ich biłem. Kiedy my tu głosimy Ewangelia, czasami to ktoś tu pluje, stuka na głowę, czasami ktoś zatyka uszy, a czasami ktoś chce przeskazać. Kochani, to wszystko jest bułka z masłem. Ja kiedy ludzie głosili mi Ewangelię, on dostali po mordę ode mnie. Ale kochani, słuchajcie, pewnego razu Duch Święty, Boże Słowo, Boże Ewangelio dotykał mnie tak mocno, że widziałem, że chcę i muszę pokutować z moich grzechów. Kiedy Duch Święty dotykał mojego serca, widziałem, że chcę i muszę pokutować z moich grzechów. I tego zrobiłem, na chwałę Bożą. Padł na kolano, wyznawał moje grzechy Bogu. Nie księdza, nie żadnego guru, ale dla Boga żywego, dla Pana Jezusa Chrystusa. Już dotknięty przez Ducha Świętego, wyznawałem moje grzechy Bogu. Bo tak jest napisane w Pismo Święte, że Bóg jest wierny. I opuszcza wszelkie nieprawości. Baranka krew, to ma znaczy krew Jezusa Chrystusa, który został lany na krzyżu, umije wszelkie nieprawości, wszelki grzech. Właśnie od tego potwora, który byłem, demonicznym człowiekiem, przemocny, pełny nienawiść, nałogów. Od momentu, kiedy pokutowałem z moich grzechów, przyjmowałem Jezusa Chrystusa jako mego Pana i Zbawiciela, i to już niedługo będzie 29 lat. Kochany, stałem się dzieckiem Bożym. Tego wszelkie nienawiść, tego wszelkie przekleństwo był precz. Została taka, w moje życie powstała zmiana Pana. Do 23 roku życia panował szatan w mojego życia. A do momentu, kiedy pokutowałem, przyjmowałem Jezusa Chrystusa do mojego serca jako Pana Zbawiciela, widzisz, teraz Pan Jezus Chrystus jest Panem. Gospodarza mojego życia. Jestem bardzo mocno błogosławionym człowiekiem. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Mam wszystko, czego potrzebuję do życia i też do relacji z Bogiem. Kochani, zachęcamy was.
aby szukali Boga, dopóki jest czasu. Aby spokutowali z waszych grzechów, dopóki jest czasu. Pismo Święte mówi, że dziś jest dzień zbawienia. Jeżeli dziś jest dzień zbawienia, to ma znaczyć, że dziś jest dzień, że powinniśmy pokutować z grzechu i przyjmować Jezusa Chrystusa do serca. Kochani, wielu ludzi, kiedy po miastu głosimy Ewangelię, mówimy, żywi czasami zachowują się. Ja nie dziwię się. Ja innych potępiam, a ich błogosławię. Ja modlę się o oni w imieniu Jezus, aby Duch Święty dotykał ich serduszka, abyś mogą również pokutować. Ponieważ jeśli człowiek nie pokutuje, dopóki żyje, czeka na tego człowieka potępienia. Potępienia wieczne, kochani. Nie waży to, tą guru różnie mówią. Waży to, jest napisane w Pismo Święte. Jeśli człowiek umiera bez Chrystusa, to jest bałwofalstwo. Słuchajcie, właśnie, często ludzie służą bałwofalstwu. Co to jest bałwofalstwo? Bałwofalstwo polega na tym, że jakiekolwiek rzeczy, które zabiera w naszym sercu pierwsza miejsca. Jeśli ty kochasz swego syna, swego członka rodziny bardziej niż jedy Boga, to jest bałwofalstwo. Jeżeli ty kochasz pieniędzy bardziej niż Boga, to pieniędzy dla ciebie jest bałwofalstwo. Jeżeli ty modlisz się do bałwanów różnych, jeżeli ty modlisz się do różnych trupów, jeśli ty modlisz się do różnych, po prostu nie wiem, ty jest nazywany święty, który wcale nie misą, to wszystko jest bałwofalstwo. Kochani, ale zostawimy tych dziaba na bok. Chcę wam mówić do takiego serca. Przyjmuj Jezusa, dopóki żyjesz. Boże Słowo mówi, że Bóg dał człowiekowi prawo raz umrzeć, a potem przechodzi sąd. Kochani, nie ma możliwości przyjmować zbawienia dusz po śmierci. To jest kłamstwo diabelskie. Szatan was kłamie. Ej, słuchaj, zatrzymaj się. Słuchaj, szatan ci ukłamia. Szatan ukłamia ciebie, że jest zbawienie po śmierci. To jest kłamstwo diabelskie. Zbawienia jest tylko i wyłącznie, dopóki żyjemy, jeśli pokutujesz grzechu. Według Pismo Święte i przyjmuj Jezusa Chrystusa do serca jak mego Pana i Zbawiciela. I z tego powodu was błogosławimy w imieniu Jezus. Z tego powodu modlimy się natychmiast przez Ducha Świętego, aby Duch Święty mógł dotykać waszym serce i uwalnia z tych różnych grzechów. Bo zbawienia tylko w Chrystusie. Kochani, zbawienia tylko w Chrystusie. Również jest napisane w Pismo Święcie, w Dziejach Apostolskich, że nie ma danym ludziom innej możliwości, innej imiona, na którą ludzie mogą być zbawione, tylko w Jezusie Chrystusie. Kochani, żaden człowiek nie umarł na krzyżu za twoim grzechu. Żaden człowiek nie umarł na krzyżu, aby ciebie uratować. Ale Pan Jezus Chrystus tego robił, ponieważ kocha ciebie i mnie. Pan Jezus Chrystus umarł na krzyżu, aby nas uratował do grzechów. Żaden człowiek, żaden guru, żaden pastora, żaden guru, żaden ksiądz, żaden biskupa, żaden papieży. To wszystko są bzdury ludzkie. Czytajmy Pismo Święte. Zbawienie jest tylko wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Ten, który kochał ciebie aż tak bardzo, że oddał swego życia za ciebie i za mnie. Błogosławię was. I modlę się o was w imieniu Jezusa, abyś Duch Święty dotykał serce, abyś dał wam czasu, abyś pokutowali, dopóki żyjecie. Niech was Bóg błogosławi. W imieniu Jezusa.